Środowiskowe zebranie grupy członkowskiej, członków Banku Spółdzielczego w Ciuślicach. Ono się odbywa co rok? Co roku sprawozdawcze składana jest informacja o pracach zarządu Krakowskiego Banku Spółdzielczego, jak również Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego i ja jako dyrektor małego oddziału Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Ciuślicach składam informację z wykonania zadań za rok 2013. Statut tego banku nakłada taki obowiązek? Tak, to jest obowiązek statutowy banku. Przed odbyciem walnego zgromadzenia przedstawicieli banków spółdzielczych odbywają się właśnie zebrania środowiskowe spośród członków banku. Czy Bank Krakowski rzeczywiście jest nowoczesnym bankiem? No, ja uważam, że jak najbardziej. Mógłbym się po tym podpisać. Staram się cały czas instalować nowe aplikacje, uaktualniać i modernizować aplikacje, które zarówno dla klientów, jak i te, które obsługujemy na bieżąco. Staramy się audytować systemy informatyczne. Pewne rzeczy też narzuca Komisja Nadzoru Finansowego, szczególnie teraz na przykład poprzez rekomendację D z 2013 roku, żeby odpowiednie rzeczy, odpowiednie systemy i odpowiednie procedury w banku wdrożyć. Także idziemy z duchem czasu, staramy się. Jeden udział członkowski Krakowskiego Banku Spółdzielczego wynosi 61 zł. W tej chwili mamy 1092 członków banków, którzy... Czy jakie dywidendy z tego tytułu są? Dywidendy były co roku dopisywane w zależności od wypracowanego zysku przez Krakowski Bank Spółdzielczy. Czyli przez cały bank, nie przez chwilę? Nie. Przez cały ten, to było ustalane przez zebranie delegatów, przedstawicieli, przez walne zgromadzenie przedstawicieli w Krakowie, które się odbywa co roku. Czy taki mały bank ma rację bytu, ma sens? To znaczy, jeżeli chodzi o środowisko lokalne, to bardzo duże znaczenie ma taki mały oddział banku spółdzielczego, ponieważ my znamy bardzo dobrze swoich klientów. Wiemy, u którego klienta jest jakaś sytuacja losowa, staramy się wtedy w jakiś sposób pomóc. Tak, no tutaj faktycznie jest taki wyścig. Banki, które starają się wprowadzić najnowsze rozwiązania informatyczne, próbują, jak to się mówi, podgryźć konkurencję i tego klienta do siebie zwerbować. Dlatego też, ale to dobrze, bo to wymusza na bankach, na tych pozostałych bankach, żeby nie odstawać od tych innych. Tak, i przez to też modernizują swoje aplikacje, modernizują, unowocześniają swoje usługi dla klientów, także to jest pozytywny aspekt. Jeśli chodzi o Krakowski Bank Spółdzielczy, to jest duży przyrost klientów bankowości elektronicznej. Cały czas praktycznie zakładane są nowe dostępy, nowe loginy do swoich kont klienci sobie zakładają. Wdrożyliśmy w poprzednim roku nowy system dla firm, dla korporacji i tutaj też widzimy, że jest spore zainteresowanie. W związku z tym, no, aktualnie jesteśmy na etapie wdrażania bankowości mobilnej na smartfony i na tablety. Wydaje mi się, że bankowość elektroniczna, postawienie na bankowość elektroniczną, żeby pozyskać młodych klientów, jest teraz kluczową sprawą dla banku. Ale jest wygodna, nie oszukujmy się. Jest to tak, wygodna jest. No, ja mam, tak jak mówię, bardzo duży sentyment tutaj do tych okolic Ciuślic i Działoszyc, ponieważ się przez 5 lat w Działoszycach wychowywałem, w związku z tym z przyjemnością przyjeżdżam tutaj. Jest pani zadowolona z tego ostatniego roku pracy? Tak. Z tego względu, dobry rok, z tego względu, że z korzyścią dla rolników było niższe oprocentowanie kredytów. Niestety, ale posiadacze depozytów stracili na obniżce stóp procentowych, jednak to jest niezależne od nas, bo to jest Rada Polityki Pieniężnej, która decyduje o oprocentowaniu depozytów.